Musimy wrócić do sprawy z Kasią Nosowską. Czy ta sprawa się skończyła, czy ta sprawa będzie miała dalszy ciąg? Więc wiesz, pismo poszło już dawno temu i czekaliśmy na odpowiedź. Wiesz, szczegółów nie będę za bardzo zdradzać, bo wszystko powierzyłam swoim prawnikom, ale tak, wszystkie... Jak to powiedzieć, nie mediacje, tylko wszystkie ruchy są pomiędzy nami a koncernem Danon, nie Katarzyną Nosowską. Sprawa jest w toku, nie została, wiesz, bez echa, więc na bieżąco wszystkie sprawy są w toku i czas pokaże. Na ten moment nie wiem, jak to się skończy. Ja, wiesz, bardzo chcę iść mocno, bo wiesz, to była naprawdę nieuczciwa konkurencja i naprawdę jest to sprawa warta jak najszybszego zakończenia. A co poczułaś, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś to wideo, które ona nagrała? Wiesz co, na początku nie przejęłam się tym totalnie, ponieważ, wiesz, to był pierwszy filmik, pomyślałam sobie, kobieta, wiesz, po prostu chce się wybić, jest zdesperowana, ale potem wyszedł drugi filmik, duża ilość artykułów potwierdzających, że to było o mnie, ogromna masa hejtu niepotrzebnego na mnie i wiesz, miliony wyświetleń przy jej reklamie połączonej ze mną, bo wiesz, przy jej innych postach zasięg wynosił z 2000, a ze mną miliony.